naszych gości, którzy przybyli na to spotkanie takie opłatkowe, przedświąteczne. I cieszymy się bardzo, że skorzystaliście z tego zaproszenia i przyszliście. Ci, którzy są, widzimy, że są to ludzie, którzy kochają Hel, mają w sercu ten Hel i starają się być w każdej okazji, kiedy coś ważnego się w Helu dzieje. A takie spotkanie opłatkowe jest czymś ważnym. Dlatego też chciałbym, żeby w nastrój przedświąteczny, świąteczny prowadziła nasza młodzież helska, która zaśpiewa nam kolędy. Po czym będziemy kontynuować nasze spotkanie. Dobrze? Prosimy bardzo. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając głośniej dzieciom też mu na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokój.
powiela się, dzielmy się chlebem bez końca. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwili roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Życzymy Wam ciszy, tak radosnej i czystej, by Wasze dusze słyszały bicie serca, radość i płacz małego Jezusa. Proszę Państwa, mamy naprawdę piękną atmosferę, którą dzieci nam, młodzież, prowadziła nas ten nastrój. I mam prośbę w takim razie, ojca proboszcza poproszę, żeby odmówił modlitwę, po czym będziemy składać życzenia, może ja jako gospodarz, a później będziemy sobie wszyscy wzajemnie składać życzenia. Proszę, proszę ojca proboszcza. Wsłuchajmy się więc fragment Ewangelii, który bezpośrednio mówi nam o tym wydarzeniu sprzed setek lat, o narodzeniu Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, ażeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Amen. Komentarza do Ewangelii? Może jeszcze jakieś słowa? Tak. Bardzo proszę. Chętnie, bo chciałbym jeszcze Pan Burmistrz przede wszystkim będzie składał życzenia, bo jest tutaj szefem w Urzędzie Miejskim, ale tak od strony duchowej, skoro usłyszeliśmy słowa Ewangelii, które konkretnie przenoszą nas do historycznych czasów. To nie jakaś baśń, jakaś opowieść mityczna, ale konkretne wydarzenie, które zaistniało w historii świata. I losy tego świata bez tego wydarzenia, bez narodzin Jezusa Chrystusa, byłyby opłakane. Jednak Pan Jezus przyniósł nam nadzieję, przyniósł przede wszystkim odkupienie od grzechu, dał dar życia wiecznego dla każdego z nas. Tutaj dzieci rozdały kawałek chleba dla każdego. Można by też przełamać się tym chlebem, bo i opłatek też jest takim chlebem. A więc chleb w tym roku szczególnie też za słowami świętego brata Alberta jest takim znakiem szczególnym. Powinno się być dobrym jak chleb, który leży na stole, z którego każdy kęs może sobie ukroić, nakarmić się, jeśli jest głodny. Każdy. Każdy, nie tylko wybrana grupa ludzi, ale każdy. I tutaj brat Albert nie pyta się o poglądy, o pochodzenie, ale mówi, każdy może nakarmić się. I tacy powinniśmy być dobrzy dla siebie. Ja pragnę podziękować panu burmistrzowi, Radzie Miasta za dotychczasową współpracę. Myślę, że dobrze się układa i będzie się dobrze układała te wszelkie inicjatywy. I na przyszłość, no na pewno tych zadań będzie jeszcze wiele. Wszystko przed nami, jak Bóg da. Będziemy starali się spełniać dla dobra wspólnego, dla wszystkich mieszkańców Chełma. My od strony duchowej, jako duszpasterze, tutaj władcy, rządcy tego miasta, od strony materialnej, administracyjnej, to bardzo ważne jest. Pragnę też podziękować, może szczególnie panu Markowi Dykcie, bo teraz też filmuję, za to, że na bieżąco te wydarzenia wszystkie i również z życia Kościoła umieszcza na stronie internetowej. Dzisiaj w dzisiejszym świecie jest to bardzo ważne, żeby wszyscy byli prawie że na żywo transmitowani. A jest to zadanie na pewno też jakieś poświęcenie, chociaż
wynika też z zadań promocji tego miasta. Życzę wszystkim błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego i obyśmy nie zapomnieli właśnie, że te święta to nie jest jakaś gwiazdka tylko, czy choinka, czy jakiś stroik, ale rzeczywiście świętujemy przyjście Pana Jezusa, ale On przyszedł w pokornej postaci dziecięcia i chcielibyśmy właśnie stawać się dobrzy na wzór Chrystusa, dobrzy jak chleb, zachować prostotę serca, pokorę i szacunek wobec siebie nawzajem. Tego wszystkiego życzę. Szczęść Boże. Ślicznie Wam dziękuję. Naprawdę było to takie prowadzenie, określone wypowiedzi. I dzięki Wam uwolniliście nam ten okres wchodzenia właśnie do święta. Jeszcze Wam bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że zajmiecie się czasem lepszy do nas i żeby naszym gościom również zaśpiewać te kolędy. Dziękuję Wam raz jeszcze. Życzę Wam wesołych, pogodnych, dużo prezentów i z radości każdego dnia w czasie do tych świąt, które nas właśnie przychodzą. Raz jeszcze serdecznie dziękuję bardzo. Pani dyrektor, prosiłbym o wejście do sali. Jestem w sali, trzymam. Tak, ale drugą panią dyrektor też widzę, tak, która chowa się po kątach. Chowa się po kątach. Proszę, proszę, wejść, pani dyrektor. Proszę Państwa, żyjemy w trochę dziwnych czasach, ponieważ tempo życia powoduje, że czasami zatracamy te wartości, które dla nas są bardzo cenne. Tempo życia, które mamy dzisiaj, powoduje, że zawsze się spieszymy. Przestajemy się bardziej nerwowi, często jesteśmy bardziej pobudliwi i reagujemy całkowicie, powiedziałbym, nieracjonalnie. Przecież uśmiechając się do drugiego człowieka możemy więcej osiągnąć, aniżeli na niego krzycząc. Ci ludzie dzisiaj spotykani bardzo często nie znają się, warczą na siebie wzajemnie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to taki wyjątkowy czas. Wyjątkowy czas, gdy ludzie spotykają się przy stole, kiedy milkną spory, czasami i ginie nienawiść. Znajdują czas dla siebie, uśmiech na twarzy. Jest taki czas, w którym dzieląc się opłatkiem, życzą sobie serdecznością, z takiego przekonania wychodzę, bo być może tak nie jest, z serdecznością życzą sobie wszystkiego dobrego, życzą sobie zdrowia, życzą sobie realizacji marzeń czy zamierzeń. Ale przecież nikt nie powiedział, że one muszą być tylko moje, one mogą być nasze. I cieszę się ogromnie, że przyszliście tutaj, że możemy razem wspólnie rozpocząć ten okres Świąt Bożego Narodzenia, dla nas najważniejszy okres świąteczny, ponieważ te wydarzenia, które ponad 2000 lat temu miały miejsce, do dzisiaj żyją wśród nas. Dlatego też chciałbym złożyć wszystkim, tak jak tu jesteśmy, w ogromnej przyjaźni, bez żadnych podtekstów, wszelkiej radości, spokojnych, pogodnych, rodzinnych, pełnych optymizmu, Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego na Nowy Rok. Jestem przekonany, że wielu z nas tak myśli jak ja. Nie mogę oczekiwać, żeby każdy myślał tak jak ja, ale myślę, że podzielacie moje, chociażby w duszy, moje spojrzenie na ten okres świąt, na czas, który nas czeka. I nie dajmy się zwariować, nie dajmy się ogłupić. Przecież każdy z nas jest człowiekiem rozumnym, potrafi samemu analizować. Kochani, wszystkiego najlepszego, spokojnych, pogodnych świąt. A teraz pochwalę się. Przepraszam, Pani nauczycielki uznają to. Ja chodzę z tym bardzo dumny. Przepraszam bardzo, ale chodzę z tym bardzo dumny. Proszę Państwa, bo... Proszę Państwa, chciałbym, żeby każdy z Was otrzymał coś takiego. Ponoć dzieci nie kłamią. I ja mogę to powiedzieć, mój mały, 8-letni synek jeszcze nie kłamie. To fajnie, że nie kłamie. Takie małe dzieciątka, w czasie, kiedy mieliśmy
takie spotkanie mikołajkowe w hali sportowej. Otrzymałem dwie takie ładne karteczki, które mam, noszę na sercu, jak widzicie. Bo one są takie najpiękniejsze. Przeczytam je oczywiście. Dla najmilszego burmistrza świata. Wesoły świąt. Od Mileny. I teraz życzę panu dużo szczęścia, pomyślności, radości, wesołych świąt. I podarowała mi piękne serce. Patrzcie. To dzieciątko nie jest skażone ani polityką, tylko tym, co się dookoła dzieje. Drugie. Dla najlepszego burmistrza, to mówię o mnie. Najlepszego burmistrza. Wesołych świąt. Od Alicji. Zdrowia, szczęścia, radości i niech panu uśmiech na twarzy gości życzy Alicja. I mamy tutaj dużo prezentów, jest napisane jeszcze. I jak koleżanki zauważyły, mamy śnieg, który jest czarny, no ale to może dlatego, że biały by na nim było widać. Kochani, to dla mnie są najpiękniejsze życzenia, bo one są szczere. One są szczere. Może tylko te dwie osoby postrzegają mnie w ten sposób, ale te dwie kartki do mnie dotarły. I one dla mnie są bardzo ważne. Kochani, myślę, że czas na to, żebyśmy przełamali się opłatkiem, żeby faktycznie te gdzieś sprawy, które gdzieś tam nas dotykają, można nie spojrzeć trochę z uśmiechem na twarzy. Człowiek jest w ten sposób jest i zdrowszy, i pogodniejszy. I muszę powiedzieć, że życie wygląda całkowicie inaczej. Ładniej, weselsze, aniżeli ciągle ze stresem, ze streczem, jak to wam gadają i tak dalej. Mieliśmy ładne wprowadzenie przez ojca proboszcza, który nam przeczytał od początku, kiedy to się tak właśnie wydarzyło. I do dzisiaj kultywujemy te spotkania. Dzięki Bogu, że je kultywujemy, ponieważ jest to chociaż moment takiej spotkania się i refleksji, którą możemy wspólnie trochę zadumy i pomyśleć sobie, cholera, po co ja gonię, dokąd ja gonię, skoro tutaj jest tak pięknie. Wszystkiego najlepsze. Thank you.